Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Karolina. Hej. No i jak już widzicie pewnie po tytule oraz po tym, co teraz tutaj możecie zauważyć w naszej okolicy, będziemy sobie otwierali ponownie paczki, które dostaliśmy jakiś czas temu od widzów. Na sam początek jednak tutaj odpakujemy sobie, a raczej pokażemy wam kartki, które dostaliśmy. Mam nadzieję, że wszystko jest ok z ostrością. Tutaj jest kartka z Bieszczad od Mateusza, tak więc pozdrawiamy, dziękujemy. Kolejna kartka z Wałbrzycha. Ja już nawet nie muszę czytać, wiem, że ta kartka będzie od Błażeja. Błażej pochodzi z Wałbrzycha, tak więc to jest jedna z kilku kartek, które od niego dostaliśmy. Kartka numer 2, kartka numer 3 z Ostrołęki. Pamiętam też, że z Ostrołęki jest Hipnotizer, którego pozdrawiamy, dziękujemy za kartkę. Tutaj są kartki z Wrocławia. Błażej, jak był we Wrocławiu, to właśnie wysyłałam takie kartki. Tak więc możecie zobaczyć, jak wygląda nasze miasto. Tutaj jest kolejna kartka z Wrocławia. A to, co się stało, powiem wam, z tą kopertą, to jest jakaś w ogóle masakra. Ta koperta przyszła w takim dosłownie, zwróćcie uwagę, stanie. Była w ogóle odklejona, tak więc jeśli wysyłacie kartki jakieś, czy jakiekolwiek inne listy, pamiętajcie o tym, żeby dokładnie to troszkę zakleić, bo wiecie, na poczcie naprawdę różne rzeczy się mogą z tym wszystkim dziać. I tutaj mamy kartkę z zagranicy, co mnie cieszy. W ogóle musimy sobie z Karolem zrobić jakieś ścianki, gdzie będziemy te kartki wszystkie przyklejać. Tutaj jest jedna, tutaj jest druga. Sporo was widzę mieszka w Irlandii. I te kartki są dokładnie od Exena 360. No i na sam koniec dostaliśmy fanarta od jednego chyba z najmłodszych widzów. Nie kojarzę kogoś, kto jest młodszy wśród mojej widowni. Natomiast jest tutaj fanart, a wiadomość, którą tutaj dostaliśmy na kartce, jesteśmy proszeni, żeby jej nie czytać, że to jest wiadomość dla nas prywatna, tak więc możemy wam jedynie pokazać ten fanart. No powiem wam szczerze, że nie spotkałem się jeszcze z młodszym widzem, tak więc to jest fanart od osoby, która ma zaledwie 4 latka, tak więc pozdrawiamy serdecznie. No i to by było tyle, jeśli chodzi o kartki, które dostaliśmy, to na sam początek. No i myślę, że możemy sobie teraz pomału lecieć, słuchajcie, z paczkami. Pierwsza paczka jest od Darii, bardzo fajnie zapakowana, chyba najładniejsza paczka, jaka do nas przyszła. Też niestety troszeczkę turbulencje tutaj widzę przeżyła, z tego względu, że no widać, że troszeczkę podniszczona jest. Na poczcie sporo się tutaj musiało dziać. Mamy też dodatkowo jakieś naklejki, tak więc myślę, że możemy ją potraktować dosyć... Mam nadzieję, że nie uszkodzę niczego. Ale już uwielbiam tak paczki otwierać. Mam nadzieję, że zwierzaka żadnego nie ma. Karolina już się nie może doczekać. Mam nadzieję, że Karolina w ogóle będzie słychać. I uwaga. O, jest tutaj dosyć dużo rzeczy, już widzę. I lecimy na sam początek. O fakt, co to jest? Jest plakat. Wow! No, to możecie zobaczyć tutaj kolejnego fanarta. To jest w sumie chyba dopiero drugi fanart, jaki dostaliśmy w paczce. Tak więc... Jeśli chodzi o rysunek. Zobaczcie tutaj to. Może kiedyś. Tak więc na sam początek od Darii leci fanart. Co tu mamy dalej? Dalej są to... jakieś batony, które mi przypominają się Kinder Bueno. Kinder Bueno. Bardzo podobne. Sprawdzimy, przetestujemy i wam damy znać. Co tutaj dalej mamy? Dalej jakiś piesek, dalmatyńczyk. Widzę, dalmatyńczyk, kurczę, był tutaj ładnie zabezpieczony. Nic się z nim nie stało. Ale fajnie. Jest to origami. Wow, czyżby, Daria Zdolniacha. Czyżby Daria oglądała Heavy Rain na moim kanale? Daria, daj znać w komentarzach. Tak więc kolejny już fanart. Czekajcie, przybliżę wam to. Mam nadzieję, że jest ostrość dobrze złapana. Chyba tak. Tak więc to jest kolejna rzecz od Darii. To są wafelki. Na herbatę. Na herbatę kładziecie. Bardzo mi się kojarzą ze studiami. Mój nauczyciel zawsze coś takiego, co lekcje na studiach, kładł sobie. Tak więc są to takie specjalne wafelki, które się kładzie na herbatę. Co? Z karmelem. Z karmelem. Ona jeśli kładzie na herbatę, no jak herbata paruje, no to też automatycznie się roztapia ten tutaj to nadzienie. I chyba kiedyś na streamie o tym opowiadaliśmy z Karoliną, że coś takiego jest mega dobre. Lubię to. Ale z tego co widzę, chyba jest tego więcej? Nie. To są w ogóle jakieś batony i różne rzeczy z tej samej firmy. Ale nie próbowaliśmy nigdy to tego. To samo. I tutaj kolejne. Czyli Daria przysłała zarówno dla mnie, jak i dla Karoliny. Tak więc dziękujemy, że pomyślałaś o nas. No Daria nas bardzo dobrze zna, tak więc... O, galaretka z pianką. Kiedyś mówiliśmy o tym na streamie chyba. Powiem ci szczerze, że... Jedliśmy to kiedyś? Ja robiłam kiedyś truskawkową.
Aha, dobra, no to sprawdzimy. Ja czegoś takiego jeszcze nie testowałem. Wygląda smakowicie, tak więc po raz kolejny dziękujemy. Pełno papieru. Dobra. Zabezpieczyła. Tutaj jest jakiś liścik. Nie będziemy tego liściku czytać, zrobimy to sobie prywatnie, bo w większości jak wysyłacie nam listy, to mówicie, żeby nie czytać wam tego. Kolejna rzecz to kartka z Chorzowa, tak więc już wiemy, gdzie Daria mieszka. Będzie co jeść, bardzo fajny fanart, więc przechodzimy do paczki numer 2. Jest ona, powiem wam, że muszę być delikatny, strasznie ciężka, chyba najcięższa, nie, wydawałoby mi się, wiecie co, że tam jest jakiś złom w środku, coś metalowego, więc trzeba to ostrożnie otworzyć i zaraz sprawdzimy, wiecie co, ja sobie nawet poprawię mikrofon troszeczkę, żeby mnie było dobrze słychać w miarę i dobra. Do końca jakoś zacznę. Dobra, słuchajcie. Wow. To są chyba jakieś słodycze z zagranicy, bo pierwszy raz coś takiego widzę. O, fuck, żelki! Żelki są takie ciężkie? Dobra, słuchajcie, co my tu mamy? No dobra, słuchajcie, nie ma informacji o tym, od kogo ta paczka jest, więc zaraz być może się o tym dowiemy, tego się dowiemy. Tutaj na sam początek, jak widzicie, mamy jakieś takie cukierki czekoladowe. Ciężko mi to powiedzieć, pierwszy raz coś takiego widzę. Tutaj mamy czekoladę Galaxy karmelowa. To jest ponoć bardzo dobra czekolada. Błażej często wysyła zdjęcia jej. A to może jest od Błażeja? Zaraz się dowiemy. Co tu mamy? Tutaj mamy... Robaczka, czyli to musi być widz, który bywa na streamach. Robacz, ale to jest dziwne. Zobacz sobie, jak on nie odejdzie na żady, nie? Ale... strasznie... Weźmy może jakiejś twardej powierzchni. Genialna, słuchajcie, animacja tego robaczka jest. Dobra. Tak więc to jest robaczek. Zaraz sprawdzimy. Mamy w... Polskie słodycze, Wawel, Michałki. Oj, kurczę, coś się niestety z nimi stało, ale się całe rozsypały. Ale to też jest popularne strasznie chyba w Wielkiej Brytanii, o ile się nie mylę. Ale uwielbiam. Ale niestety całe się rozsypały, tak więc tutaj paczka za bardzo nie przetrwała. A nie, bo to jest ten... To są kuleczki takie. Ale nie, Karolcia, zobacz, to jest ten... Jednak, słuchajcie, jednak przetrwały. To są po prostu jakieś drinki do zrobienia. Ja się bałem, bo są takie naprawdę, zobacz sobie, takie mięciutkie, jest jak kawa, po prostu, no jak kawa. Aha, to jest po prostu shake do zrobienia. Tak, nie czytałem niestety, tak to już jest. Czytajcie, co my tu mamy? Tutaj mamy jakieś żelki Haribo, tak więc sobie to przetestujemy. Tutaj mamy jurki, jakiś baton. Który troszeczkę ma taką konsystencję jak ten robaczek, słuchajcie. To dosłownie tak samo można nim obracać. Co tu mamy? To zostawmy. Tutaj to samo. Tu mamy batona jakiegoś toffee. Toffee Crispy od Nestle. Czyli też nie jest to baton polski. Co tu mamy dalej? Dalej to samo. Ktoś znowu przewidział, że żeby wysyłać podwójnie dla mnie i dla Karoliny. Spokojnie, ja się z nią dzielę. Tutaj mamy jakieś... toffee chyba. Jakieś stożki. Stofi i też od Nestle. Tak więc sobie to też na pewno potestujemy. Co tutaj mamy? To jest zeszyt? Co to jest? Tutaj mamy jakieś gierki. Dead Island, Outlast. Okej. Dobra, tak więc tutaj mamy jakąś gierkę. Tutaj kolejną. Co tu mamy? Tu mamy Deadpoola i mamy jakąś kolejną gierkę. I co tu jest? Publiczna. Okej, tu jest plakat. To są w ogóle plakaty chyba z CD Action. Jest Mirror's Edge, tak, to jest jakiś wielki plakat z Mirror's Edge i tutaj mamy z tego, no. Karla mi nie podpowie, z Overwatcha, dzięki wielkie. Lubię plakaty gamingowe, tak więc na pewno się przyda. Odłóżmy to. I tutaj jest publiczna. Zobaczmy, co to jest. Ale chyba dużo jest tekstu. Nie ufam ludziom, którzy nie lubią słodyczy. Ciężko jest to w ogóle, słuchajcie, otworzyć. Musiałbym to chyba zepsuć. Bo to jest spięte. Tutaj jest coś też. To jest prywatnie. Pozdrawiam wszystkich. Widać to wszystko. Pozdrawiam wszystkich, co... oglądają, ale fajnie zrobione, nie? Taka ten wizualizacja teraz, co oglądają. Co oglądają? Co oglądają, tak więc macie pozdrowienia. Błażej, to jest paczka od Błażeja, słuchajcie. Tak więc pozdrawiamy Błażeja, natomiast coś tu się chyba nie zgadza. Co się nie zgadza? Nie zgadza się na przykład
Steelbook Call of Duty. Tu będziesz miał coś. A, tu jeszcze jest, dobra, słuchajcie, bo to jeszcze, to taki spoiler wam daliśmy przy okazji. Dobra, słuchajcie, to nie pokazujemy tego, zobaczymy, to są to opaski. Jest. Coś tam było powiedziane, jakieś opaski, magnetyczne. Nie, tu widzę opaskę, a to nie mam pojęcia, co to jest to magnetyczne. Czekaj, zobaczymy. Ale takie instrukcje są fajne, bo czasami kurki człowiek... Kurki magnetyczne, co to jest? Gorąca czekolada tam to było, czyli no dobrze, taki shake. Nie wiem, zobaczymy co to jest. Też się boję. Kulki magnetyczne mi się jakoś tak dziwnie kojarzą, słuchajcie. Co to jest? Błażej, co to jest? Uważaj, żebyś nie rozsypał tego. Żeby mi nie wystrzeliło nigdzie. Mogę ja to otworzyć? Co to jest? Dobra, to Klana się tym zajmie. A ty zajmij się tam. A ja zobaczę, co tutaj ciekawego jest. Mamy opaski biało-czerwone. To jest zapakowane w taśmę. Dzięki wielkie, Błażej, opaski. I tutaj będzie pewnie już taki mały spoiler wcześniej. Steelbook. Ja uwielbiam steelbooki. Tak więc zaraz sprawdzimy, co my tutaj ciekawego mamy. Błażej widzę naprawdę. Błażej wie, jak pakować paczki, słuchajcie. Uczcie się od Błażeja, ale steelbook... Niestety nie miałem nigdy steelbooka z Call of Duty, żadnego. Tak więc cieszy mnie to niesamowicie. Błażej, dzięki wielkie. A tutaj jeszcze jest... Krocie, nie zagłuszaj. Można porysować. Co tu jest? A, tutaj są donate. Tam właśnie była informacja donate. Ja mówię, o co chodzi? Zaraz sprawdzimy. Co tu mamy? Ciekawego. Nie wiem, czy wiecie, ale... A, złotówki polskie. Znaczy grosze polskie. Od Błażeja w donajcie, tak więc połóżmy to tutaj. I co tu jeszcze mamy, żeby czegoś nie pominąć? Co to jest? Coś większego. Na szczęście. Znaczy kanieczynka. Tak więc tutaj, jak widzicie, mamy donaty w zagranicznej walucie. Dzięki wielkie, Błażej. Mam nadzieję, że czegoś nie przegapiłem. Jeszcze brakuje tylko kulek magnetycznych. Ja mam je, ale to jest tak ciężko odpakować, bo Błażej to obwinął całe taśmą, więc tego... Błażej, wiesz co? Twój system zabezpieczeń się niestety nie sprawdził i raczej tego nie otworzymy. Ciężko to będzie nam ogarnąć, więc będziemy musieli to zrobić poza nagraniem, bo zakładam, że z pół godziny by trwało odpakowanie tego. Jednak to jest chyba najbardziej... enigmatyczne. Zapakowane tutaj, zapakowana paczka, tak więc słuchajcie, tak to tutaj wygląda. No dobra, słuchajcie, troszeczkę przepchnęliśmy nasze stanowisko, bo pojawiło się naprawdę od groma słodyczy od Błażeja, której po prostu jeszcze nigdy nie mieliśmy okazji zjeść. Tak więc potestujemy i podzielimy się z wami wrażeniami, a kolejna paczka jest od Artura, którego pozdrawiamy. No i myślę, że będę tutaj się pokusić o to, aby... Oj, coś ukułem. Mam nadzieję, że to nie jakiś zwierzak. Oj, coś dotknąłem. Coś tam jest. Musisz być delikatniejszy. Uwaga, uuu, widzę to, Fifir, widzę Raffaello. Tak więc Karolina szczęśliwa. Karolina w ogóle, słuchajcie, nic nie mówi za bardzo w dzisiejszym odcinku. Wydaje mi się, że dlatego, że już nie może się doczekać, aż to wszystko wszama. Tak więc postaram się nagrać to jak najszybciej. Pierwsza rzecz to Fifi. Tak więc już tam Karolinie dam, żeby sobie zajadała. Dzięki to wielkie, Fifi, Artur. To uwielbiasz. Raffaello, dzięki wielkie. To dla mnie. O, Seven Days, powiem wam, że w czasach liceum bodajże jadłem właśnie takie batony codziennie. Bardziej gimnazjum. I zawsze nie lubiłem tej czekolady, tylko to na dzienie. Tak więc mając dzisiaj za no prawie żonę Karolinę, będzie mi zjadała czekoladę, a ja będę całe wnętrze zjadał. Nic się nie zmarnuje, słuchajcie. A to są już czasy podstawówki, czy gdzieś tam gimnazjum moje. Dzięki wielkie, Karol cię przejmuje. Dziwna paka. Powiem wam szczerze, że jeszcze nigdy w życiu takich lejsów nie widziałem w takiej paczce. Może to jest, wiesz co, może to jest jakaś paczka, jakiś był na przykład trójpak z tym stylu i to jest ten, bo takich rozmiarów jeszcze nie widziałem, szczerze. Nie. Powiedziawszy, dobra, przejmuje Karolina. A tutaj co my, tu mamy jakieś napoje energetyki, czy mi się wydaje, czy chyba tak? Chyba tak. A to już drugi raz dostaliśmy napoje. Powiem wam, że dostaliśmy napoje, to praktycznie chyba w dwa dni wszystkie poszły. I były bardzo, bardzo dobre. Dobra, pierwszy energetyk. Karolina przyjmuje, nie pi.
bo będzie słychać jak mlaskasz. Mlaskasz i ten. Druga sprawa. Co my tu mamy? Drugi. Wszyscy już wiedzą, że otwieramy te paczki. O, jakiś włos. Mamy włos Artura. Pewnie go teraz nie widzicie. A, spadł. Artur, mamy twoje DNA. Dzięki wielkie za DNA. I co my tu mamy? To jest chyba jajko z niespodzianką. O tak, zdecydowanie. Karolina już macha rękoma. Zaraz będzie coś czuje jadła. Nie. Ale widzę, że Artur wszystko wysłał w podwójnej edycji. Dla mnie i Karolinę. Dla mnie Rafaelo, dla ciebie to pipi. Słuchajcie, tak większość tych rzeczy Karolina zje. Uwierzcie mi. Kolejne jajko. I mamy liścik. Czytamy sobie go poza nagraniem, chyba że... Nie, jest napisane prywatne. Większość listów, jak piszecie, to piszecie listy prywatne. Tam jest po prostu ich nie czytamy na nagraniach, żeby was po prostu uszanować. Tak więc pytanie dobra. Artur, dzięki wielkie, że pomyślałeś zarówno o mnie i Karolinie. Chociaż w rzeczywistości to jest tak, że to wszystko podwójnie idzie do Karoliny, a tylko pewnie to Fifi dostanę z tego. Ale dzięki wielkie, Artur. Pozdrawiamy. Dobra. Pozdrawiamy, Artur. No dobra, słuchajcie, lecimy teraz, ale się zmęczyłem. Lecimy teraz z największą paczką, jaką do tej pory chyba dostaliśmy. Jest bardzo ciężka, naprawdę. I już tam wam, od kogo ona jest. Jest ona od... Słuchajcie, Adriana, dobrze? Czekajcie. Tak, jest ona od Adriana, tak więc Adrian, lecimy z paką od ciebie. Będę delikatny, bo ona jest, wydaje mi się, zapakowana, słuchajcie, po brzegi dosłownie. Tak więc co za tym idzie, trzeba uważać, żeby... O, coś trafiłem, coś ukułem. Mam nadzieję, że coś twardego. Nie wiem czemu, ale lubię paczkę odpakować w ten sposób. Tak więc dobra, co tu mamy? Wow, tutaj chyba jakiś pracownik grubej hurtowni nam wysłał towar. Ja pierdziule, ja już widzę, jak ja już widzę to Fifi 48 sztuk, widzę chyba z 3 albo więcej czekolad. No nieźle, słuchajcie. Odnoszę wrażenie, że ta osoba naprawdę gdzieś zaopatrzyła się w jakiejś konkretnej hurtowni, ale... Albo ta osoba bardzo mnie lubi. O kurde, co my tu... Wow, jakie to jest ogromne. I ona ma ze sobą taki kształt jak tutaj na rysunku, słuchajcie. Milka, pierwsza z taką widzę, szczerze powiedziawszy, ja takiej nawet w sklepie nie widziałem. Ja widziałam, ale nigdy nie jadłam. To jest tak. Pierwsza Milka. Milka crispy jogurtowa. Wow, ale one są, nie wiem czy to oddaje wideo, ale one są tak przeogromne. Masakra. Zapas na rok. To znaczy zapas na rok dla mnie, dla Karoliny to zakładam będzie zapas na... Miesiąc. Tydzień, no miesiąc chciałbym. Tutaj mamy Milkę z jakimiś tutaj, widzę... Żelkami. Wow, no czegoś takiego to nawet moje oczy nigdy nie widziały. Co my tu mamy? Kolejna... A może nasz widz pracuje w Milce? Milka Cookie. Czyli takie, jedliśmy to chyba kiedyś, takie strasznie to jest mięciutkie, fajne. Takie delikatne. Takie w dotyku, tak więc dzięki wielkie, ale tu jest. Tu jest sześć czekolad, sześć, które widzę. Chyba każda czekolada, która była z Milki. Wow, masakra. Bogactwo, słuchajcie, wśród słodyczy to jest. Jakbyście widzieli zacież Karoliny. O, ja cię kręcę, masakra. Dobra, kolejna Milka, tutaj zwykła chyba, tak? Normalna. Tak, taka standardowa. A może, a może ktoś miał komunię i zostały mu czekolady? O, karmel. O, Milka karmelowa. Lubię karmel. Co my tu mamy? Mamy tutaj, o kurde, to Fifi, 48 sztuk, nie wierzę. Będzie co jeść. Ja mówię, no to Fifi to są moje ulubione słodycze. Tak, wielu, że sobie jestem w stanie odmówić, tak to Fifi to jest zdecydowanie numer jeden. Dobra. Dobra. To i co my tu mamy? O, nie mam pytań! Princesa, ja pierdziele! Cały karton princesy! Zobaczcie ile tego tutaj jest! Nie mam pytań! Cały... Tak to jest, jak Karolina gada, że jej ulubiony smak w Polish lodach to jest princesa kokosowa! Cały karton! Nie mam... Weź to, weź to! A, tutaj się zaczyna. Dobra. Nie wiem, czy to widać. Czytamy. Karna czyta. Czekajcie, dam jej mikrofon i czytaj. Na wstępie tego listu chciałbym wam podziękować za 2 lata niezapomnianych chwil, streamów, świetnych odcinków
i prysznicowej kostce rosołowej. No. Myślę, że paczka wam się spodoba. Patryk, ogranicz Karolinie słodycze, bo jak zobaczy, co jest w środku, to zwariuje. Fanart wykonany został wykonany własnoręcznie, nie jest grafiką komputerową. Nie wiem, czy wasze twarze było widać w lusterku. Kilka razy widziałem cię we Wrocławiu, raz jechałeś za mną autem. Jak ciebie poznałem? Brunet, ogromny pryszcz. I 10-kilowy brzuszek. Karoliny nigdy nie widziałem, ale dla mnie przypomina dziewczyna Karolka. Asie, ludzie, nie hejtujcie mnie, że mam takie skojarzenie. Może w końcu pokażesz nam swoją twarz. Nie musicie mi dziękować, no chyba, że chcecie, to wpadnijcie do Milicza. Mam rodzinę w Miliczu, Adrian, tak więc pozdrawiam ciebie, ale tutaj chyba coś jeszcze mamy. Widzę jakieś, czekajcie. Ale to wy widzę. No dobra, tutaj jeszcze coś chyba mamy. Joji. A myślałem, że się postarał i napisał cały papier i tak bym sobie rozwijał Joji Karolinę i wycierał sobie dupę Karoliną i Joji. Ale tylko niestety jakby pierwsza strona jest i coś tutaj jest Joji. A, troszeczkę się rozleciało. Chyba to widzicie, odwrócę to tak stroną, żebyśmy się nie odbijali z Karoliną. No niestety te paczki na poczcie, to z tymi paczkami to jest różnie. Jak widzicie, akurat w tym przypadku wszystko przetrwało, wszystkie czekolady przetrwały, tylko to było ogromnie ciężkie, więc nie dziwię się, że ta ramka... To wystarczy wsadzić. Dokładnie, tą ramkę starczy tutaj troszeczkę naprawić. Postaram się wrzucić jakąś fotkę na Instagrama, jak już będzie naprawione. Tak więc dzięki wielkie, tu nic nie ma. Ojej. Powiem wam szczerze, że jeszcze takich kartonów dosłownie słodyczy to nie dostałem od nikogo. Nawet na komunie. No. Masakra. Dzięki wielkie, Adrian. Pozdrawiamy z ciebie serdecznie. Lecimy z kolejnymi, słuchajcie, paczkami. Musimy troszeczkę tutaj oprzątnąć i zaraz do was wracamy. Troszeczkę problemów było z kolejną, słuchajcie, paczką. O, dobra. Jest kolejna paczka uwolniona. To jest prawdopodobnie paczka od Błażeja. Poznałem po tych naklejkach i wysyłce z Irlandii. O, fuck! Od Błażeja. Zdecydowanie. Co to jest za... Zobacz, ale zobacz, jaki w dotyku zajebisty jest. Jak Aha. Masakra. Nie wiem, co to jest. Strzelaj, co to jest za steelbook? Troszkę go życie tutaj potraktowało źle na poczcie. Ale co to będzie? Mam nadzieję, że jakieś lustro z przodu. Uwaga! Wow! Assassin's Creed Syndicate! Nie mam pytań. Powiem wam szczerze, że ja nigdy w życiu takiego jeszcze steelbooka nawet nie widziałem na oczy, że można go kupić. Tak to wygląda w środku. Szczerze powiedziawszy, naprawdę nigdy nie widziałem tak dobrze wykonanego. No ciężko wam to przedstawić, ale tutaj to wszystko jest takie wytłoczone, tak wszystko w dotyku, wszystko jest wyczuwalne. Każda krawędź jest tutaj wyczuwalna, tak więc Błażej, dzięki wielkie. Tak więc już wpadły dwa steelbooki od Błażeja i to naprawdę rewelacyjne. Takich, których nie miałem i które na pewno będą u mnie w moich rękach bezpiecznie, bo jak wiecie, kolekcjonuję steelbooki, jaram się nimi niesamowicie. Tak więc Błażej, dzięki wielkie jeszcze raz za paczkę. Tutaj dowód, że to od Błażeja. No dobra, słuchajcie, i na sam koniec stała nam ostatnia paczka, tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak wbić ten nóż w krawędź tej paczki i w taki sam sposób, jak zwykle, otworzyć je. Taka się robi, takie fajne pudełeczko się robi z tych paczek, jak tak je w ten sposób otwieram. Karla nic nie mówi. Karla aż patrzy na słodycze i się modli do Boga, żebym skończył jak najszybciej. Dobra, słuchajcie, otwieramy sobie. Paczka ostatnia. O, widzę żelki już. Widzę żelki. Prawdopodobnie żelki to są. Tak, są śmiej żelki. I co my tu mamy? Szogeten. Karoliny chyba jedna z ulubionych czekolad, o ile się nie mylę. Też w ilościach dwa. Mamy żelki. Śmiej żelki dokładnie. Jedne, szczerze powiedziawszy, z lepszych żelek, jakie są. Uwielbiam je, tak więc dziękujemy. Żelki. Karolina przejmuje. Co my tu jeszcze mamy? Mamy merci. Merci, tak podziękuję ci. Merci, że jesteście tu. Merci, tak więc Karolina przejmuje. I co my tu mamy, słuchajcie? Ale to jest ciężkie, dobra. Bierzemy karton, wyrzucamy. Okej. Otwieramy. Coś tu mamy. Ja wam to dam poczytać.
Zobaczcie sobie, tutaj jest dosyć długi liściek. Ja bym to czytał, to pewnie by to cały film mi pochłonęło. I już wiem, co to od razu jest. Słuchajcie, to jest paczka, którą dostałem od Karoliny. Mam nadzieję, że się nie mylę. Tak, Karoliny. I to są dwie książki, zaraz wam opowiem. Do mnie Karolina pisała wiadomość i dostarczyła mi, z czego się już niesamowicie cieszę. Chociaż po tych słodyczach zwątpiłem, że to jest paczka z książkami. Już otwieram, słuchajcie. Są to książki, genialne książki, które od dłuższego czasu chciałem sobie przeczytać. Są to książki, które przez Karolinę zostały przetłumaczone na język polski i jest to, że tak powiem wam w skrócie, jest to jakby dokończenie wątku fabularnego z Need for Speed Most Wanted i Need for Speed Carbon. Twórca wpadł na pomysł, żeby opublikować dalsze historie właśnie z Need for Speed Most Wanted i Need for Speed Carbona w postaci książek. Jest to książka dostępna tylko po angielsku, więc Karolina stwierdziła, że tą książkę przetłumaczy ze zgodą oczywiście autora i bardzo długo gdzieś tam nosiłem się z zamiarem, żeby sobie tą książkę kupić i poczytać, bo Need for Speed Most Wanted i Carbon to taki jeden z moich ulubionych Need for Speedów, co za tym idzie. Chciałem tą historię poznać, tak więc dziękuję bardzo Karolinie, że mi wysłała te dwie książki. Z tego co wiem, ma wyjść jeszcze chyba jedna część. Na pewno je przeczytam i na pewno gdzieś tam jeszcze o niej wam tutaj wspomnę, tak więc tak to by wyglądało, jeśli chodzi o wszystkie paczki. Mam nadzieję, że wam się ten materiał podobał, jeśli tak stawcie łapkę w górę. Karolina, mimo że jest obok mnie i zaraz się z wami pożegna, jest już jakby w innym świecie. Świecie przepełnionym słodyczami i wszystkim, co z nimi związane. Tak więc Karolina, pożegnaj się i prawdopodobnie zniknie mi kobieta na jakiś tydzień, nie będę miał kontaktu, zabunkruję się, tak więc... Ale wróci w nadmiarze. Tak, wróci w nadmiarze i wróci do mnie i do was dopiero pewnie po tygodniu, tak więc... Trzymajcie się, dzięki wielkie, że byliście, stawcie łapkę, jeśli wam się podobało. Jeśli chcecie wysłać jakieś paczki, czy to fanarty, czy cokolwiek innego, tylko chcecie czegokolwiek chcecie się pozbyć, to macie na pewno w opisie adres. No a to by było tyle, trzymajcie się! Cześć! Do usłyszenia na kolejnych odcinkach i streamach i jeszcze raz wam bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę bardzo miło nas zaskoczyliście. Trzymajcie się. Cześć! Pa!